Cześć. Dzisiaj spotykamy się z Dominikiem. Dominik, jako kursant y, zostań programistą ASP.net, przeszedł przez cały program, przez 12 tygodni, przez 12 modułów, napisał swoje aplikacje i dzisiaj. Już na zwieńczenie tego wszystkiego spotykamy się po to, żeby porozmawiać sobie po pierwsze o tym, jakie będą jego dalsze kroki e, pod kątem tego, w jaki sposób może teraz uderzać dalej na rynek pracy. E, przejdziemy sobie przez to, żeby e, odpowiednio przygotował swoje CV, ale też to, co najważniejsze, zrobimy sobie krótką rozmowę rekrutacyjną, tak żeby Dominik mógł sobie na spokojnie. Mm, wejść w taki tryb właśnie tego, jak taka rozmowa może wyglądać, jak się przygotować też w przyszłości na kolejne rozmowy. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że wszystko, wszystko pójdzie po naszej myśli. Cześć Dominik jeszcze raz. Cześć, witam i witam wszystkich obecnych. Bardzo się cieszę, że możemy, że możemy dzisiaj, dzisiaj się właśnie dzisiaj do tego podejść i od razu zaczynamy od tego, że przejrzymy sobie twoje, twoje CV. Ja już je wcześniej widziałem i już troszeczkę konsultowaliśmy je. Także to, co dla mnie zdecydowanie najważniejsze, to to, żeby to CV było. Jak najbardziej treściwe, ale żeby też pokazywało faktycznie treść, taką, która będzie, będzie potrzebna w przyszłości. Po pierwsze, super jest to, że jest w Twoim CV. Zaraz pokażę, też tutaj są dwie strony tego CV. Jest, jest tutaj. Konkretny podział i na doświadczenie zawodowe, i na samą edukację, która na szczęście nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Niektórzy rozpisują się tutaj nie wiadomo po co. No i to, co najważniejsze w Twoim przypadku, czy w ogóle w przypadku osób, które będą dopiero startować, to jest właśnie to. Rozpisanie projektów. Projekty, bardzo często w ogóle jest tak, że rekruterzy, z którymi się potem spotykamy, czy headhunterzy, którzy nas gdzieś wyławiają też z rynku. Zdarzało mi się, pamiętam, takie, takie sytuacje, że dostawali moje CV, ale tak czy inaczej prosili o to, żeby wypełnić jakieś tam ich szablony, właśnie które prezentują klientom. Więc tutaj pod, pod tym kątem twoje, twoje CV jest o tyle fajne, że w większości przypadków to po prostu będzie kopiuj i wklej do takiego szablonu. Um, oni to robią po to, żeby żeby um, na przykład usunąć zdjęcie z CV, bo ono um, są, są ludzie, są zwolennicy tego, żeby, żeby wysyłać ze zdjęciem. Są ludzie tacy, którzy twierdzą, że zdjęcie w jakiś sposób tam może też nas szufladkować. Um, i, i, I teoretycznie rekruterzy nie powinni patrzeć, jakby nie powinni w żaden sposób się sugerować tym zdjęciem, ale no, jesteśmy tylko ludźmi, więc różnie to bywa. Natomiast e, dobre, dobre strony tego, tego CV to na pewno to, że od razu jest po angielsku, bo właściwie w większości będziemy musieli e, tak czy inaczej taką angielską wersję przygotować. Ten krótki wstęp, e, gdzie, gdzie opisujesz, że już jesteś inżynierem, e, czego się uczysz i, i, i jakie są twoje, e, twoje pasje, to też, jest, to też jest super, bo po pierwsze daje taki punkt zaczepienia do, do późniejszej rozmowy. I, I potrafi, chociażby właśnie jakieś takie ciekawe hobby, albo takie hobby, nazwijmy to na czasie, też potrafi y, trochę rozluźnić rozmowę. Bo niektórzy rekruterzy faktycznie podejdą do Ciebie w taki sposób, że nawet zaczną w ogóle od rozmowy o hobby, tak, żebyś się troszkę odstresował, żebyś trochę zapomniał, w jakiej sytuacji się znalazłeś, e, także to jest to jest na pewno na pewno spoko. No i potem e, i potem sam work history, czyli, czyli twoje doświadczenia, zawodowe. Tu jest nawet jeżeli tu do wszystkich tak naprawdę nawet jeżeli aktualne doświadczenie nie jest w 100% związane z IT to jest dobrze dobrze je wrzucić przynajmniej te dwie trzy ostatnie prace z jakimiś z opisem samej roli którą się, którą się ma w takim w takim miejscu. Bo właśnie możemy e, trafić do podobnej branży, możemy pójść w podobną, e, w, w miejsce, którego biznes już znamy. W związku z czym e, będziemy mogli też nie tylko pokazać się od strony e, technologicznej, ale też łatwiej będzie nam wejść w ogóle w projekt ewentualny, bo już znamy. Jakieś tam branżowe słownictwo, czy jak działają dane procesy w danej branży, więc to jest na pewno, na pewno spoko. E, poza tym, no tu są takie, takie oczywiste oczywistości, czyli, czyli strona na LinkedInie. Jedyne, co widzę to e, i co myślę, że warto byłoby poprawić, gdzieś w ustawieniach Linkedina można sobie ustawić e, taki. Krótszy alias do swojej strony, bo u ciebie to jest imię, nazwisko, i potem tak, tak, jakiś tam numerek. To można skrócić, więc warto, warto byłoby to zrobić, bo też łatwiej w razie czego to potem zapisać, przekleić. GitHub wiadomo, tam będziemy szukać projektów. To, co jeszcze bym dodał, na, na pewno, to przy opisie projektów fajnie je opisujesz e, w miarę zwięźle. Być może trochę, trochę jeszcze zwięźlej bym to napisał, ale, ale no jeśli się w dużym projekcie, ale jeśli się jakby projekt rozrósł, e, no to wiadomo, że też trochę tego będzie, tego opisywania. Natomiast jeżeli to są opisywane projekty z GitHuba to od razu gdzieś pod tytułem dodałbym, dodałbym link, link do, do repozytorium. To wtedy też ułatwi, ułatwi rekruterowi spojrzenie na, na ten projekt. Poza tym wydaje mi się, wydaje mi się, że jest, że jest wszystko w porządku. Czy ty masz jakieś pytania jeszcze o swoje CV? No, ja właśnie tutaj chciałem bardziej porozmawiać o tym, jak mogę to zwięzić, bo tak słyszałem, że Twoje CV na przykład dla przykładu ma jedną stronę. Ja tak sobie nie wyobrażam, jak ja mam opisać moje projekty na jedną stronę, a jednak ty tego doświadczenia masz dużo, dużo więcej. Wiesz, co u, u mnie e, w wielu przypadkach, jeżeli, bo tutaj jak, jak opisujesz na tym, e, na tym fitness panelu, opisujesz backend, to opisujesz pełnymi zdaniami. E, można to spokojnie wypunktować, bo jeżeli, e, jeżeli piszesz w Clean Architecture Repository Service, e, używasz EF Core, no to jakby w większości będzie to wiadomo, tak? Na, wystarczyłoby napisać ASP.NET Core 7, Clean Architecture, Repository Service, e, w drugiej linijce EF Core 7 plus SQL Server. I to wystarczy. Nie musisz pisać tutaj pełnymi zdaniami, a to już ci skróci wiesz, z czterech linijek na dwie. Ee, jeśli chodzi w kolejny, tak, na, tak tak patrząc. Internal User Authentication using Identity Library, external Google Identification using ASP.NET Core Authentication Google. To jest jakby zupełnie oczywiste, tak? Jeżeli. E, Dałeś, możesz, możesz po prostu napisać, że jest user management uh, with external uh, login options. Tak, gdzie, gdzie napiszesz, że to tam mo można się logować za pomocą Google'a, Facebooka czy czegokolwiek innego, ale nie musisz konkretnej biblioteki pisać, bo to jest oczywiste. Wiadomo, że nie będziesz korzystać z żadnej innej, jeżeli to jest uh, wspierane out of the box. No tak samo potem. Jeżeli używasz automapera, no to wiadomo, do czego używasz tego automapera, więc nie musisz pisać, że tutaj mapujesz modele domenowe, e, czy, czy modele da, bazodanowe na reprezentację, na reprezentację do, do widoku. Tylko po prostu, że używasz automapera, itext library e, i i i, i, i tak, także, także myślę, że to już mocno, tak, tak naprawdę jedyne, co musisz zrobić, to wypunktować ten stag technologiczny. Um, i, i, I to zrobić dosłownie w dwóch, trzech linijkach. Więc te wszystkie linijki tutaj z backendu, a ich jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. Myślę, że zmieściłbym spokojnie w trzech. E, najpierw najpierw sama, sama, e, sama platforma, sam framework i przyjęta architektura. Potem e, druga linijka, właśnie do EF, Core SQL serwera, a trzecia wypisanie bi, tych e, bibliotek, których, których używasz. I nic więcej. Bo jeśli chcesz coś opisać, no to właśnie masz, e, masz te dwie pierwsze linijki do tego, żeby opisać, czym jest ten projekt. Więc tutaj możesz ewentualnie e, oprócz tych dwóch linijek jeszcze dopisać, że, że tam masz. Kilka formularzy, że to jest jakiś tam krót, taki bardziej rozbudowany, e, że, że jest user management i tego typu rzeczy, żeby było wiadomo faktycznie, czego tam się spodziewać. No i w bardzo podobny sposób napisałeś to właśnie we frontencie, tak? Że na, napisałeś po prostu razor pages, HTML, 5 CSS, bootstrap, JavaScript, koniec. Czyli z tego czy ogólnie brać pod uwagę to, że ten. Tak, technologiczny i tak dalej. Tutaj nie muszę opisywać pełnymi zdaniami, bo to będzie raczej kierowane do osoby technicznej, która będzie przeglądać to CV, tak? Zdecydowanie, bo, bo osoba nietechniczna, która ewentualnie na, na samym początku spojrzy na twoje CV, ona i tak będzie szukać tylko kluczy, kluczy właśnie, które wiesz, jakichś słów kluczowych, które, które tam się powinny pojawić, więc nie będzie e, absolutnie tutaj czytać tego wszystkiego i się zastanawiać a, no to fajnie, to, że to zrobił w Clean Architecture, chociaż mógł zrobić w Vertical Slices, no nie, no nie, nie będzie takiej, takiej rozkminy, więc, więc spokojnie wypisujesz to i, i wszyscy, wszyscy zrozumieją, ci co mają zrozumieć, to na pewno zrozumieją po co i dlaczego to tak zostało zrobione. No okej, okay, to jasne. Dobra, coś jeszcze? Myślę, że więcej pytań nie mam. No dobra, no dobra. No to w takim razie przechodzimy do tej głównej części, eee, czyli popytamy się troszeczkę. Ja mam nadzieję. <laughs> Że nie będziesz zestresowany za bardzo tą rozmową. Też będę się starał, tym bardziej, że to jest po pierwsze tylko symulacja, więc to, tu jeszcze, jeszcze, jeszcze aż tak dużo nie zależy od tego, czy przejdziesz tą rozmowę, czy nie. Natomiast też zrobię, postaram się zrobić jak najwięcej, żebyś się nie stresował i żebyś na spokojnie sobie przez to wszystko przeszedł. I w jaki sposób, mam nadzieję, to będzie wyglądało. Pierwsze kilka pytań zadam tak kontrolnie, żeby sobie zobaczyć plus minus, w jakich dziedzinach czujesz się mocniej, w jakich dziedzinach czujesz się słabiej. Będę to pewnie przeplatał nie tylko takimi, znaczy to nie będą tylko takie pytania stricte techniczne, ale będę się starał przeplatać to też em, takimi, em, takimi pytaniami, które często zadaję po to, żeby. Zobaczyć, czy dana osoba, w jaki, w jaki sposób dana osoba się rozwija. I, i, i jak się uczy, i jak poznaje nowe technologie, i jak bardzo zainteresowana w ogóle jest też tą technologią. I na sam koniec mam nadzieję, że wystarczy nam czasu chociaż 5-10 minut na takie bardziej otwarte zadanie. Jedno, takie w którym po prostu będzie trzeba troszkę pogłówkować, troszkę się zastanowić i zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Okay? Okay, pewnie. Dobra, to na dobry początek, e, może takie standardowe pytanie: Czy jesteś w stanie opisać mi trzy najczęściej wykorzystywane, a właściwie trzy jedyne, e, trzy jedyne sposoby na zarejestrowanie serwisów w naszej aplikacji? Czyli jakie mamy cykle życia takich serwisów, kiedy je rejestrujemy w kontenerze dependency injection? Oczywiście. W kontenerze dependencji indexion jesteśmy w stanie zarejestrować takie cykle życia jako transient, scoped oraz singleton. Transient jest takim typem, który żyje najkrócej. Jego kontrola jest tak naprawdę przy każdym odwołaniu do serwisu, przy każdym wstrzykiwaniu takiej zależności, jego cykl życia jest rozpoczynany na nowo. Jeśli chodzi o scoped, to on żyje w odrębie jednego zapytania HTTP, czyli jest przetwarzany powiedzmy, że odnosi się w jednym cyklu zapytania kilka razy do danej zależności, czyli działamy na tym, na tym samej instancji tego obiektu. A jeśli chodzi o singleton, to to jest taki cykl, to jest defini definiowany cykl życia, który żyje przez cały czas życia aplikacji. Czyli tak naprawdę jesteśmy zapewnieni, że ta instancja jest tylko jedna i cały czas y, żyje tylko jedna. No i przez niektórych programistów jest uznawana jako antywzorzec, tak? Ponieważ y, utrudnia testowanie i nie łamie dwie zasady solid, tak? Dwie pierwsze. Okej, okay, okej. Okay. A czy znasz jakieś przypadki, kiedy faktycznie zarejestrowanie e, singletona jest e, usprawiedliwione? Sam tego myślę, że nie używałem, ponieważ nie wiem, jak dokładnie jest w przypadku logera. Czy on żyje jako jeden cykl życia aplikacji? Wydaje mi się, że tak i że to na przykład będzie taki usprawiedliwiony przypadek. Widziałem też przypadek, którego sam nie użyłem, ale usłyszałem o takim, na przykład przy rejestracji HTTP client service. Takie coś się nazywało i widziałem, że też programiści używają wtedy wzorca singleton. Nie doczytałem dokładnie, czym to jest, ale widziałem, że w przypadku właśnie takich. Myślę, że to było postawienie jakiejś komunikacji client service i też to było we wzorcu singleton. Okej, okay, no domyślam się, że, że, że gdzieś to musiał być też specyficzny przypadek, bo jakby można, można trzymać jak najbardziej jakieś konfiguracje i tego typu rzeczy. Natomiast samo, trzymanie, samo trzymanie klienta. No tak jak mówię, jeżeli jest on, jest on bardzo często wykorzystywany, być może aczkolwiek. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, ale tak, ogólnie rzecz biorąc, dobrze trafiłeś z tym logerem, bo właśnie e, logger, iLogger e, jest, e, jest rejestrowany jako singleton w naszych aplikacjach i to jest faktycznie e, jeden chyba z niewielu, jeśli nie jedyny taki realnie usprawiedliwiony zawsze mm, przypadek, kiedy, kiedy tego singletona będziemy wykorzystywać. E, dobra, a powiedz mi w takim razie, czy mm, wiesz, Hmm, czym się różni Lazy od Eager Loadingu? Oczywiście, Lazy Loading w ogóle obsługujemy za pomocą takich, w przypadku konwencji za pomocą słówka Virtual i w zarejestrowaniu Lazy Loadingu w naszej aplikacji w program CS i lazy loading jest to taki typ pobierania danych, gdzie one są pobierane, kiedy rzeczywiście są potrzebne. I trzeba tutaj też się dobrze zastanowić, kiedy wdrażamy taki lazy loading, ponieważ on generuje problem N. +1 przy wielu wywołaniach danych, te zapytania są kierowane do bazy danych, co nie jest do końca optymalne. Eager loading zwykle obsługujemy za pomocą include'a, na przykład w repozytory lub bezpośrednio odnosząc się do dbSeta i to zaciąga nam dane, które w include'ie sobie. Wyspecyfikujemy od razu do pamięci aplikacji lub do queryable. Bardzo dobrze, okej, okay, ok, super. No dobra, no to, no to jak tak dobrze lecimy, no to, no to muszę zapytać o, o, o pytanie królewskie, tak zwane Solid. Sam już zacząłeś wspominać o tym, że Singleton łamie dwie pierwsze zasady, a, a co z pozostałymi trzema? W ogóle jesteś w stanie właśnie opisać, dlaczego też stosujemy te zasady Solid um, i, 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 i czym one są właściwie? są to tak naprawdę dobre praktyki, które już zostały przez kogoś wiele razy przetestowane i dzięki temu nasz kod jest bardziej można powiedzieć clean, tak możemy stosować zasady clean code'u dzięki temu. No i rozwiązuje to pewne problemy, na które ktoś się napotkał. No i jeśli mogę tutaj zacząć wymieniać, no to na przykład pierwszą taką zasadą jest Single Responsibility Principle i ona polega na tym, że powinien być tylko jeden powód do zmiany danej klasy, tak? Czyli nie chcemy w jednej klasie umieszczać przykładowo w raport generatorze, Generowania raportów i tworzenia jego stron, tylko chcemy to rozdzielić. Czyli ułatwia to tak naprawdę nam potem zarządzanie tym kodem, on jest czysty, tak jak powiedziałem wcześniej. Jeśli chcemy coś zmienić w implementacji naszych generowa generowania naszych stron, no to odnosimy się jedynie do klasy tego pagera, powiedzmy pager generator, a nie musimy całkowicie zmieniać klasy, która by była skumulowana o te wszystkie funkcjonalności. Druga zasada to jest open-closed principle. Która mówi, że klasy powinny być zamknięte na modyfikacje, ale otwarte na rozszerzenia. Czyli tutaj tak naprawdę zamiast tworzyć nową, zamiast modyfikować jakąś funkcjonalność metody, powinniśmy raczej użyć dziedziczenia i ewentualnie tą klasę rozszerzyć o nasze dodatkowe funkcjonalności. Kolejne to jest List of Substitution Principle, o ile dobrze pamiętam, i tutaj to tak naprawdę chodzi o to, aby. Obiekt klasy pochodnej mógł się w naszym programie zachowywać tak samo jak klasa bazowa, czyli bez względu na to, czy użyjemy klasy bazowej, czy pochodnej, zachowanie programu powinno być yy, akceptowalne. Bo tutaj nie chodzi o to, że takie same, ponieważ możemy tam na przykład zastosować w rozszerzeniu logowanie dodatkowe, ale chodzi o to, że ta instancja tej klasy pochodnej była też przyjęta przez program i mogła być skompilowana. Yy, solid. I, i dobra, dalej dalej, dalej, już, dalej już wiem, że będę ten w ogóle bardzo, bardzo mi się podoba. Zagadanie rekrutera to też jest bardzo dobra strategia. Bardzo ją lubię i, i, i na, na, prawdziwej, na prawdziwej rozmowie jak najbardziej polecam. Bo mm -hmm. im dłużej, im dłużej będziemy gadać, tym on będzie widział też, że, że, że czujesz się w tym pewnie i o ile sam ci nie, nie przerwie tak jak ja w tym przypadku. To, to, może, to może pójść na, na plus. Ale widzę że, widzę, że totalnie ogarniasz o co chodzi, więc przejdziemy sobie troszeczkę do, 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 do być może trochę trudniejszych, jak, jak na samym początku, pytań. Czy kojarzysz wzorzec CQRS? Tak, Comment Query Segregation Responsibility. Tak, tak nazwa. A jeśli mam to rozszerzyć, to mogę od razu mówić. E za chwilę, za chwilę. Bardziej, okay. bardziej, jeżeli, jeżeli ogarniasz, jeżeli wiesz mniej więcej, to powiedz mi, czy jakby widzisz. Jakieś takie zastosowania pomiędzy y, na przykład z, y, architekturą, właśnie opartą o, o serwis repozytory, albo jakąś taką prostszą, trójwarstwową, a właśnie wykorzystaniem CQRS-a? Czy, czy CQRS będzie miał jakieś benefity y, w jakichś konkretnych sytuacjach, albo czy serwis repozytory albo sam serwis y, będzie miał jakieś jakieś benefity y, w stosunku do, do CQRS-a? Jak, jak, jak uważasz, czy, czy te. Oba paterny nadają się absolutnie do wszystkiego i do tego samego, czy jednak są jakieś miejsca, w których lepiej byłoby użyć jednego albo drugiego? A, oczywiście, że uważam, że nie, ponieważ jakby wszystko się nadawało do wszystkiego, to nie byłoby innych paternów, oczywiście. Bardzo no to dobrze. CQRS według mnie nadaje się do typów aplikacji, gdzie planujemy mieć bardzo dużą ilość zapytań. Do bazy danych, ale niekoniecznie zmieniających jej stan, tak? Czyli mamy takie zapytania, jak na przykład w serwisach typu Facebook, gdzie dużo danych jest zasypywany, użytkownik jest zasypywanym, zasypywany dużą ilością danych. Co chwilę te odpytania do bazy danych są realizowane I możemy w takim przypadku właśnie te komendy i query tutaj użyć w bardzo optymalny sposób, ponieważ będzie dużo tych query na, na, nalatywało do nas i możemy na przykład użyć takiej architektury, że te query będą się odnosiły do silnika ORM, do orm znaczy, który będzie. Szybciej te pytania w stanie przetworzyć. Powiedzmy, dapera użyjemy w takim przypadku. I tutaj komendy będą, powiedzmy, dłuższą operacją, więc możemy to też fajnie rozdzielić i na przykład użyć tutaj już Entity Framework'a i bezpośrednio kierować zapytania do bazy danych za pomocą Entity Framework'a i gdzieś tam w tle te nasze bazy danych po prostu aktualizować o dane, które napływają i scalać, tak? Jeśli chodzi o wzorzec repository service, no to myślę, że on będzie do takich aplikacji, które są takie. Powiedzmy standardowe. Według mnie to tak wygląda, że na przykład, jeśli tworzymy jakiś system ERP, gdzie w obrębie tylko jednej y, firmy lub y, jakiejś. Y, no powiedzmy, że firmy będzie używana ta aplikacja, to taki wzorzec pozwala nam na trochę. U... Łatwiejsze podejście do kodu. Tego kodu nie będzie tak dużo jak w przypadku CQRS-a, ponieważ tam używamy Mediatora, używamy tam y, dużej, takiej rozbudowanej struktury tych plików. No i myślę, że on jest taki bardziej przejrzysty przy aplikacjach, które nie są aż tak rozbudowane, właśnie jak taki Facebook. powiedzmy. Okej, okay, ma to sens. Ma to sens. E, bo rozumiem, że, że, że wtedy właśnie w przypadku Serwis Repozytory gdzieś. E, Byłbyś za tym na przykład, żeby nie rozdzielać tych, tych DTOS-ów do odczytu, do zapisu aż tak mocno jak w cqrs tylko gdzieś oprzeć się na tym, że, że tworzymy trochę mniej kodu na rzecz tego, że no, jakby mamy pewność, że te dane też nigdzie nie wypłyną, tak? Tak. Okej, okay, okej. Okay, dobra, dobra. Jestem, jestem, jestem zadowolony zdecydowanie z tej odpowiedzi. E a, a co wiesz o rest API? I REST zasadach API? związanych właśnie z, z restem? Rest API jest to. W, też można powiedzieć taki typ wzorca, tak? ponieważ to nie jest protokół, tylko on się odnosi do protokołu HTTP i jest to zbiór takich właśnie zasad, w jaki sposób powinniśmy takie API tworzyć, czyli zbiera on takie zasady, w jaki sposób powinniśmy nazywać endpointy, powinniśmy wersjonować nasze API, powinniśmy starać się uzyskać jak najwyższy poziom dojrzałości takiego API, bo na przykład taki zerowy poziom, gdzie zapytanie GET powinno zwracać nam wszystko, co tak naprawdę na dany serwer oferuje, jest y, złym podejściem. Y, takie API. Także definiuje nam, w jaki sposób, powinien być, w jaki sposób powinna być przeprowadzana autoryzacja użytkownika. Powinniśmy używać o, o authentication, tu, o ile to się dobrze, o ile dobrze pamiętam, tokenów, zabezpieczać domeny, chociaż nie wiem, czy to jeszcze tutaj wchodzi w zakres API, ale na przykład takiego Corsa tutaj stosować, tak? który pozwala nam originy odpowiednio rejestrować. Uh -huh. A czy, czy w ogóle, właśnie, bo dużo rzeczy różnych i to częściowo są takie best practices, powiedzmy, e, powiedziałeś o, o zasadach dojrzałości. E, natomiast słyszałeś o e, właśnie takich głównych, e, zawsze brakuje mi polskiego słowa principles, jeśli chodzi właśnie o tworzenie te, tego restapi, takich oficjalnie spisanych, nazwijmy to specjalnie spisanych. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy możliwe, że znam je, ale nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiem dokładnie, o co może chodzić. Dobra, to takie główne principles, jeśli chodzi o REST API, no bo jakby dobrze, dobrze jest też wspomnieć o tym, że REST API bazuje na zasobach. Od, od, tego, od tego warto zacząć i, i warto, żeby w odpowiedziach właśnie na, na temat Resta gdzieś te zasoby się pojawiły, bo to też odróżnia Resta od GraphQLa, czy od jakiegokolwiek innego sposobu na budowanie tego API. No i tam mamy kilka takich zasad, jak między innymi to, że ma być bezstanowy, czyli każdy, no, tak. no właśnie, każde każdy zapytanie ma ma być unikalne i, i ma nie przetrzymywać żadnego stanu aplikacji, w związku z czym potrzebujemy tutaj tych tokenów właśnie, o których wspomniałeś, bo za każdym razem traktujemy to, że to API o nas nie ma pojęcia, e, dlatego przedstawiamy się za każdym razem tym access tokenem, żeby było wiadomo, aha, okej, okay, tego, tego typa już, już znam mniej więcej, więc mogę go wpuścić. E, potem mamy to, że to musi być aplikacja typu Klient serwer, to znaczy, że klient nie ma prawa wpływać na, na działanie serwera, a serwer nie ma w prawa wpływać. Na działanie, na działanie klienta. E, co, tam jeszcze, co tam jeszcze mamy? Już, już sam dobrze teraz e, nie pamiętam. Natomiast aha, musimy mieć e, e, architekturę warstwową, właśnie związaną z tym, że, że musimy mieć podział na warstwy ze względu na między innymi bezpieczeństwo, ale też utrzymywalność. No i tam są jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, dwie, e, także także warto, warto też, e, żeby nie zostać zaskoczonym po czytać sobie na ten temat, ale ogólnie okej, okay, jak najbardziej. A czy wiesz, czym jest TDD? TDD to Test Driven Development, czyli podejście takie konceptualne, w którym najpierw tworzymy testy jednostkowe i dopiero potem piszemy na ich podstawie kod i pomaga to na pewno Pisaniu kodów dla kogoś, kto ma większe doświadczenie w tym, bo nie ukrywam, że próbowałem pisać raz mi to wychodziło gorzej, raz lepiej. Aczkolwiek rzeczywiście widać wtedy od razu, jakie komponenty, jakie zewnętrzne zależności są nam od razu potrzebne, które będziemy mokować w takich testach jednostkowych. I ten kod jednocześnie przy tym, że my wiemy, jakie use casey tutaj testujemy, to już mniej więcej te, yy, ułatwia nam to sposób pisania samego kodu potem. No właśnie, a. Bo dobrze, 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 dobrze zacząłeś, tak naprawdę, bo wiele osób, wiele osób myśli o TDD, jako o sposobie napisania testów, bo, bo, bo od tych testów wychodzimy i, i niestety widziałem w wielu zespołach, że jest to często. Trochę takie przymuszenie, żeby deweloperzy w ogóle pisali jakiekolwiek testy. Natomiast takie prawdziwe TDD jest, no też nie jest takie proste do osiągnięcia, bo TDD jakby um, u, u podstaw ma to, że te testy mają w pewien sposób. Narzucać nam, jak potem będziemy pisać tą aplikację, tak? Jak w jaki sposób te kolejne komponenty, w jaki sposób ona powinna być, ta aplikacja powinna być podzielona, um, tak, żeby o, od razu była testowalna. No bo musi być testowalna, ale to też w pewien sposób wymusza na nas dobre praktyki, um, bo jeżeli aplikacja będzie testowalna i będzie miała przejrzystą um, strukturę. To, to na, pewno, na pewno będzie łatwa i łatwiejsza potem do utrzymania, ale też widząc, że na przykład test, który zaczynamy pisać, zaczyna być zbyt skomplikowany, to też wiemy, e, że być może zbyt skomplikowana w ogóle będzie ta logika, e, czy struktura samego kodu, więc warto, warto na, to, e, na to uważać. Hmm. Dobra, a tak jak jesteśmy, bo nie ma co ukrywać, rozmawiamy 21 listopada, w związku z czym jesteśmy świeżo po, po premierze najnowszego dotneta, dotneta 8. I chciałbym się ciebie zapytać, czy przeglądałeś już trochę nowości, które tak, do dotnet 8? Okej, okay. i jest coś, co Cię zainteresowało? Coś, co Cię. Na pewno. Jest taka jedna rzecz, która już jej zacząłem używać, ponieważ nowy projekt piszę właśnie w ósemce. I tutaj jeśli chodzi o strzykiwanie zależności, no to konstruktory bazowe od razu z nawiasem przy definicji klasy. To jest świetne, ponieważ już dwie linijki od każdej zależności odchodzą. Aliasowanie przy... Właśnie te, te tworzenie aliasów dla zmiennych, nie dla zmiennych, tylko typów zmiennych, które są dosyć rozbudowane. Czyli jak tam na przykład było jakieś I Collection, od IGrouping i jeszcze jakaś tutaj rozbudowana klasa. No to też sobie to możemy do Aliasa jakiegoś schować i w dosyć łatwiejszy sposób tym zarządzać. I, i, i coś jeszcze takiego przykuło moją uwagę. Eee, tylko teraz, co to było jeszcze? No nie będę na siłę szukał, ale wiem, że trzy rzeczy były takie dla mnie bardzo fajne. Tutaj sobie poczytałem oczywiście o całym update, ale jeszcze nie wszystkiego mi się udało użyć. O, no to ja jeszcze, jeszcze nie wszystkiego użyłem z dotneta 6, a co dopiero z dotneta 8, <grym> więc myślę, że nie ma, nie ma też co na siłę tego wprowadzać, tym bardziej, że, że tak, tak jak widzę, na przykład pattern matching, który wszedł nam gdzieś tam w okolicach piątki, szóstki. Teraz, teraz w komercyjnych projektach mam wrażenie, że dopiero dopiero wchodzi i, i, i przestaje być dziwny dla osób, które mają już też jakieś przyzwyczajenia. Bo fajne jest to, jakby nie patrzeć, że C-Sharp i w ogóle Dotnet idą w stronę tego, żeby, żeby one wyglądały coraz bardziej jak, jak te inne języki jak Python na przykład czy jak JavaScript. A właśnie, bo JavaScript a propos JavaScriptu, no to to inicjalizowanie kolekcji w tej chwili, czyli właściwie każdą każdą kolekcję, każdą tablicę możemy tymi kwadratowymi nawiasami zainicjalizować. A, no to to jest, taki, to jest taki typowy JavaScript. Także, także jak jakiś frontendowiec postanowi spojrzeć na, na backend to to nie będzie tak bardzo przerażony, a cała reszta to jest kalka z Pythona, więc e, więc więc, więc no jest ewidentnie, ewidentnie krok w stronę tego, żeby to wszystko upraszczać, ale, ale też domyślam się, że zanim to zostanie realnie gdzieś tam wdrożone w projektach, zanim ci starzy deweloperzy tacy jak ja się przyzwyczają do nowego sposobu napisania, ja już teraz widzę, jak mam w swoim projekcie osoby, które mają. I 30 parę lat bliżej 40, i, e, e, i takie, e, takie osoby, które, które mają po 20 kilka, e, no to nasz styl pisania kodu jest już zupełnie inny, ale, ale to też się ciekawie, ciekawie ogląda potem na code review. E, dobra, a w takim razie, z jakich w ogóle materiałów tak na co dzień korzystasz do tego, żeby gdzieś tam rozszerzać swoją wiedzę, żeby. Em, żeby, żeby, żeby być na bieżąco też z nowościami. Jeśli chodzi o nowości, no to staram się właśnie korzystać tutaj z Microsoft Learnu. Tutaj te, tam myślę, że jest fajny punkt zaczepienia. Potem zwykle to przechodzi do Stack Overflow, bo, bo zawsze coś mi się wysypie po drodze, no i wtedy trzeba grzebać. Czasami korzystam też z czata GPT, ale tutaj tak ostrożnie z tym korzystam, bo już nieraz się nadziałem na jakieś takie dziwne rozwiązania, także wolę jednak w kierunku Stack Overflow tutaj iść. No i jeśli chodzi o takie nowości architektoniczne i takie rzeczy, no to korzystam z podcastów. Ostatnio też zamówiłem sobie książkę Clean Architecture, bo uważam, że jeśli chodzi o książki, no to właśnie takie architektoniczne, można powiedzieć, filozoficzne, praktyczne książki są w programowaniu dużo, dają dużo więcej value niż powiedzmy C Sharp wydanie szóste, tak? które już jest tak naprawdę nieaktualne w dniu, kiedy powstaje. Tak jest, tak jest. Fajnie, fajnie. A. Yy... A, a, a śledzisz też kogoś, nie wiem, na, na YouTubie, gdzieś, gdzieś tak, tak Ma, masz jakichś jakiś swoich ulubionych twórców? Dotnet yy, Rocks na Spotify'u, yy, oczywiście szkoła Dotneta. No Dziękuję. i Fullstack Developer też mi się zdarza czasami zajrzeć. Okej, okay, czyli pozdrawiamy też się Kuba. Eee, bardzo bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Eee, a kogoś z zagranicznych też? Opróc, no właśnie Dotnet Rocks. Okej, okay, okej, okay, czyli tutaj. W, Kierunku podcastów. Superowo, dobra. No to w takim razie ostatnie z mojej strony. Teraz przejdziemy sobie troszeczkę bardziej do takiego praktycznego podejścia. Chciałbym, żebyś sobie wyobraził, że jesteś osobą, która pracuje już gdzieś w jakimś zespole i chciałbym, żebyś sobie wyobraził, że jesteś na, na stanowisku nie juniora, tylko, tylko gdzieś tam na jakimś wyższym stanowisku, typu, typu mid senior, który, który częściej na pewno będzie wysyłany do klienta. I, I sytuacja wygląda tak, że mamy, mamy klienta, i tym klientem będę ja, który chciałby, żeby firma, w której pracujesz, napisała dla, dla mnie soft do ankietowania. Ankietowania klientów w jakiejś takiej małej sieci dyskontów. To znaczy, będzie to mniej więcej wyglądało tak, że po zrobionych zakupach będzie podchodził ankieter z jakimś tabletem. Na tym tablecie będzie mógł wyświetlić ankietę. I ta ankieta powinna, powinna gdzieś tam sobie polecieć do, do jakiejś bazy danych. No i oczywiście, na podstawie tej ankiety, chciałbym potem dla osób z, z, jakiegoś, z jakiejś siedziby głównej, żeby mogły tam wejść i zobaczyć, jakie były, jakie były wyniki takich ankiet. Fajnie by było, jakby w ogóle te ankiety można było definiować sobie na, na kilku różnych poziomach to znaczy, nie tylko pytania takie ABCD, ale też pytania trochę bardziej. Otwarte, albo w ABCD, żeby nie było tylko jednej możliwej odpowiedzi, tylko kilka możliwych odpowiedzi do zaznaczenia. No i tak, żeby można było te ankiety zmieniać. Na przykład inną ankietę zrobić w okolicach świąt Bożego Narodzenia, a inną na wakacje. I twoim zadaniem w tym przypadku byłoby to, żeby zacząć od tego, jak by wyglądała baza danych pod taki projekt. Jak by wyglądała baza danych, struktura bazy danych do różnych typów ankiety, gdzie mamy możliwość, rozumiem, że użytkownik będzie mógł sobie sam wprowadzać pytania do takiej ankiety? Nie każdy użytkownik. Nie, Nie każdy, każdy użytkownik. tylko taki użytkownik, no. który definiuje te, tak, tak. te ankiety, tak? Powiedzmy, I on że chciałby on by... zrobić taki zestaw pytań, który aktualnie będzie wyświetlany ankieterom. I za pomocą jakiejś, z, z powiedzmy, aplikacji webowej, tak? On mógłby tak. sobie tam generować, wybierać w jaki dzień będzie dana ankieta, czy on sobie tworzy taki generator ankiet, tak? Tak jest. No to powiedzmy, że rozdzieliłbym to teraz tak. Stworzyłbym tabelę, w której znajdowałyby się dane pytania i Odpowiedzi do tych, do tych ankiet. Z tego by się składały ankiety. Użytkownik miałby tutaj możliwość dodawania i dodawania takich odpowiedzi. Kolejną byłaby tabela, która złożyłaby na podstawie tych pytań zbiór pytań do ankiety, czyli to byłby taki entity, który przechowywałby zakres jednej, ta, zakres jednej, Zakres jednej e, ankiety, tak? Czyli mielibyśmy pytania, w drugiej mielibyśmy listę albo odniesienie, tak? Nie. Hmm. Ja. A mogę sobie na szybko naszkizować coś? No pewnie. No dobra, jak nie ma problemu, bo łatwiej będzie, jak będę to widział sobie na jakichś kwadracikach. Okej. Okay. Czyli tak powiedziałem sobie, że tutaj będą zapytania. Tak, i tutaj byłaby, byłyby pytania, byłyby ankiety, ankiety miałyby swoje nazwy i to by była relacja, że jedna ankieta może mieć wiele pytań w tym przypadku. Kolejną tabelą moglibyśmy tutaj, chcemy mieć pytania, chcemy mieć ankiety, chcemy mieć możliwość wyboru tych ankiet, to tutaj też możemy w tych ankietach to zawrzeć. Mieliśmy tak tworzyć takie ankiety, tak? Wybrać na dany dzień, no to powiedzmy, że na razie na dwóch tabelach może to nie jest normalizacja najlepsza w tym momencie ale powiedzmy, że ankieta miałaby właśnie tą relację jeden do wielu z pytaniami. I dany zestaw, w danej ankiecie tworzylibyśmy te pytania, tak? Tą relację. I taka jedna ankieta, powiedzmy, że ankieta A mogłaby zostać wybrana przez użytkownika na dany dzień i ona by zawierała zestaw pytań. I teraz jeszcze odpowiedzi z ankiet trzeba zbierać. Czyli tak naprawdę byśmy tutaj stworzyli jeszcze jedną tabelę. Tu by musiały być odpowiedzi. Czyli odpowiedzi miałyby relację z ankietami, ponieważ zestaw takich pytań ankiet, czy, czy tylko do ankiet, czy także do pytań, bo to odpowiadamy na pytanie dane. Zestaw odpowiedzi z ankiety. No, ale ankieta ma informacje o pytaniach. No to powiedzmy, że jeszcze byłaby właśnie taka tabela z odpowiedziami, tak? Z danego dnia, do, z odniesieniu do danej ankiety. I tam byśmy przechowywali informacje o odpowiedziach użytkowników. No, i za pomocą jakiegoś tam prostego kruda mielibyśmy dostęp do tych tabel, i użytkownik właśnie mógłby sobie generować ankiety za pomocą tworzenia pytań, zbierania zestawu pytań w danej ankiecie. I taką ankietę mógłby gdzieś tam przesyłać na, na jakiś widok do tego tableta, tak, bezpośrednio, który ma dostęp. I taka ankieta byłaby y, tworzona, odpowiedzi były zbierane, wysyłane by było jako odpowiedzi do bazy danych, i wtedy moglibyśmy to przetwarzać, powiem dalej. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. No to mamy taką prostą, w miarę prostą strukturę. Um, natomiast um, jakiego, myślisz, to kolejne pytanie: jakiego, jakiego staku technologicznego byś do takiej aplikacji użył? I jak myślisz, mniej więcej tak trzy razy drzwi, na ile byś ocenił um, czas potrzebny na wykonanie takiej aplikacji, gdybyś miał ją pisać sam? Gdybym miał pisać sam. No to stak technologiczny. Yy, powiedzmy, że użyłbym tutaj, co, yy, jeśli chodzi o wersję ASP.neta, no to użyłbym siódmej, ponieważ się w niej najlepiej czuję. Też myślę, że trzeba i z biegiem czasu używać jak najnowszych. Jakbym już trochę doświadczenia to pewnie ósemkę bym wybrał. Tutaj na pewno Entity Framework Core wystarczy, ponieważ yy, nie widzę tutaj potrzeby na bardzo częste odpytywanie takiej bazy danych. Prontem yy, mógłbym użyć Bazora, którego się mam zamiar też nauczyć, lub może Angulara, którego też chciałbym liznąć. Co tutaj by się no, jakiś automaper na pewno, no po, ponieważ na pewno byśmy te v modele jakoś sobie tam przekształcały. Nie wszystko byśmy na pewno chcieli do użytkownika przekazywać. Coś takiego jeszcze tutaj. Jeśli chodzi o architekturę, to myślę, że zrobiłbym tutaj właśnie repozytory serwis, ponieważ to jest właśnie taka aplikacja, jak mówiłem, taka wewnętrzna, gdzie nie ma aż tak dużej liczby tych zapytań. Zgaduję, że takie tablety, na których użytkownik mógłby sobie taką ankietę wypełnić, byłyby dwa maksymalnie, może trzy. Także tutaj myślę, że to spokojnie by wystarczyło. Clean architektur oczywiście, ponieważ ten podział na. Chciałbym uzyskać ten podział na warstwy. Było to, nie wiem czy mówiłem w jakim, ale to byłoby web API, i właśnie taki frontend byłby bezpośrednio komunikował ten tablet z tym, z tym serwerem, gdzie pobierałby te dane. Jakiś prosty formularz, jeśli chodzi o strony frontendu, tutaj bym się za bardzo, te... na pewno bym jeszcze przeszukał czegoś tam więcej, czy jest jakieś gotowe rozwiązanie, żeby takie fajne formularze interaktywne generować. No ale myślę, że tak jak mam z głowy na szybko, no to takie, takich bym takiego mhm. Jak myślisz, ile, ile by to zajęło? A jeśli chodzi o czas. Dla takiej postaci, no to stworzenie bazy danych, tutaj dopracowanie jej. Powiedzmy, że pierwszy tydzień to byłby właśnie stworzenie bazy danych, stworzenie odpowiednich relacji, konfiguracja bazy danych. Drugi tydzień zająłbym się logiką biznesową, zająłbym się wystawianiem właśnie endpointów i jakiś front. Myślę, że 3-4 tygodnie takiej pracy. Bardzo dobrze. Właśnie, właśnie, właśnie o to mi chodziło. Bardzo dużo osób przestrzela. Bardzo dużo osób przestrzela, jeśli chodzi o, o, o tą aplikację, bo bardzo często też o nią gdzieś tam pytam, albo o podobne aplikacje, i to jest, to jest problem, problem częsty, który, który widzę. U ludzi, że z jednej strony niby wydaje się aplikacja dosyć trywialna, a wiadomo, że, że gdzieś tam jakieś, zresztą już było widać po samej bazie danych, nie? Ta, ta baza danych, którą przedstawiłeś, ona na pewno by się nie spełniła jeszcze w tym momencie. Tam na pewno doszłoby, już nie mówiąc o tym, że trzeba by było odpowiednio też dopracować relacje i to wszystko, w jaki sposób to powinno być przechowywane, bo zacząłeś mówić o pytaniach. Pytania założyłeś, że jakieś tam odpowiedzi są, ale nie do końca wiadomo, w jaki sposób one będą trzymały. To znaczy, jakie są możliwe odpowiedzi, tak? Nie do wszystkich będą odpowiedzi, bo mogą być jakieś zadania, z pytania otwarte i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko trzeba by było jeszcze sobie odpowiednio rozpisać. E i, I z trzech, czterech tabelek, o których wspomniałeś, prawdopodobnie z 8-9 e na dobry początek by nam tam wjechało, nie? E no i wszystkie, wszystkie te dziewięć tabelek trzeba by było w jakiś tam sposób obsłużyć, no bo wiadomo, że krudy właściwie na każdym etapie by, by tam latały i do tworzenia samej, e samego Zestawu ankiet i do tworzenia samych pytań, do dodawania odpowiedzi do tych pytań, um, i do tego wszystkiego. Także także dobrze, dobrze że, że też nie przestrzeliłeś, bo słyszałem osoby, które twierdziły, że w tydzień by to zrobiły. No a to, to, to troszeczkę, to troszeczkę wydaje mi się za krótko. Nie mówię, że niemożliwe, bo widziałem wariatów, którzy, którzy produkcyjne aplikacje pisali przez jedną noc, jak była potrzeba, ale, ale no też powinniśmy się odpowiednio szanować. Dobra, Dominik, z mojej strony to tak naprawdę. Tyle. Ja, ja jakby jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o to, jak to poszło. E, widać, widać, że e, jesteś osobą, która, która po pierwsze bardzo dużo wyciągnęła z samego, samego programu, e, zostać programistą, ale też widzę, że e, e, mocno. Mocno skupiłeś się na tym rozwoju, że chciałeś i e, chciałeś się jak najwięcej nauczyć, i doczytywałeś, i widać, że, e, że, jest, że jest tej wiedzy e, naprawdę sporo, więc e, no mam nadzieję, mam nadzieję, że, że, że i od ciebie niedługo. Dostanę, dostanę informację, że, że przyszedłeś pozytywnie jakąś prawdziwą rozmowę i będziesz będziesz leciał gdzieś do kolejnej pracy. No i, i teraz mamy chwilę. Trochę, trochę, już, trochę już sobie też rozmawialiśmy o Twoich pytaniach w trakcie, więc mam nadzieję, że, że kolejne teraz 10 minut dla Ciebie będzie jak najbardziej wystarczające, żeby ewentualnie zapytać o coś. Tak. Jeśli chodzi o to, że mam tutaj tak naprawdę zapytać, o co zapytałbym na takiej rozmowie, tak? Tak, tak naprawdę mam no, się wczuć w rolę. O to tak. na pewno moje pytanie byłoby takie, w jaki sposób ja się u was będę w dobry sposób rozwijał? W jakim zespole ja bym pracował? Ej, to jest. Fajne pytanie, to znaczy, właściwie to są dwa pytania z mojej perspektywy, bo z jednej strony, w jaki sposób, w jakim zespole byś pracował, no to myślę, że w większości dostaniesz odpowiedź, właśnie jak wygląda w ogóle zespół, i to jest super pytanie, bo dobrze jest wiedzieć z kim będziesz miał do czynienia, bo. Szczególnie dla osób, które zaczynają swoją karierę. Ważne jest to, żeby mieć osoby w zespole, od których będzie można się uczyć, no i, i żeby to były osoby otwarte, bo, bo, bo senior seniorowi niestety wciąż nierówny. I niektórzy seniorzy, jak już go ewentualnie poprosisz, to faktycznie ci pomoże z bólem serca, ale, ale to zrobi. A są seniorzy, którzy na przykład w czasie cold review, jeżeli dobrze proces jest ułożony, będziesz miał cold review i tam będą ci wytykać po prostu masę błędów, których, których mam nadzieję, że nie będziesz jakby też na samym początku brał do siebie, bo to będzie normalne, że będziesz popełniał błędy, a oni będą to robili tylko i wyłącznie po to, żeby ci wytknąć coś. I żebyś zapamiętał, że, że, że następnym razem, jak spotkasz się z taką sytuacją, że można to zrobić po prostu lepiej. Także to jest jak najbardziej dobre, dobre pytanie właśnie o ten zespół i też o możliwości rozwoju. To jest, to jest też bardzo częste pytanie, i, i dobrze jest wtedy szykować się na z jednej strony. E, prawdopodobnie w większości przypadków usłyszysz takie, takie stereotypowe odpowiedzi, tak, że u nas jest jakiś tam program do tego, żebyś mógł się rozwijać, żebyś mógł awansować i, i, i że będziemy o ciebie dbać, co oczywiście w wielu przypadkach niestety e, bardzo mocno mija się z prawdą. Natomiast szukałbym, szukałbym, nie wiem, czy od razu w pierwszej pracy, no bo wiadomo, że ta pierwsza praca, tą pierwszą pracę naj, najciężej jest złapać i, i, i pra, prawdopodobnie większość osób, jak już, jak już coś złapie, to weźmie, nawet jeśli to nie będzie super, super dobre miejsce do pracy w przyszłości, ale szukałbym właśnie gdzieś takich wzmianek o tym, że. Będziesz prowadzony przez jakiegoś mentora, że mamy faktycznie realną ścieżkę szkoleń, które, które przechodzą wszyscy pracownicy właśnie w celu zwiększenia swoich umiejętności nie tylko technicznych, ale też miękkich. No i, no i właśnie tak, tak, jak, tak jak mówię, bardzo często w samej kulturze, w samej kulturze zespołu jest to żeby pomagać tym mniej doświadczonym osobom um, i jeżeli coś takiego coś takiego usłyszysz um, no to to jest też dobry dobry znak bo, bo to będzie też oznaczało że faktycznie dla tej firmy jest ważny ten rozwój tego juniora i będą chcieli wyszkolić go trochę na um, Trochę na takiego swojego pracownika, nie? no bo wiadomo, że każdy, każdy zespół, każda firma ma jakieś swoje przyzwyczajenia. A jak się takiego juniora weźmie i się go przeszkoli na, na swojego mocnego żołnierza, no to, to, to jeśli będą o ciebie dbać, to można tam siedzieć i siedzieć. Także też jestem coraz, coraz częściej zdania i coraz więcej widzę firm, w których faktycznie można się rozwijać i można cały czas. Nadganiać tymi, tymi stawkami, po prostu awansując i przechodząc na, na kolejne poziomy, a niekoniecznie musząc zmieniać, zmieniać robotę, żeby dostać to, te, te lepsze pieniądze. No pewnie, tylko słyszałem, że dalej o takich firmach się mówi jednorosce, tak? Nie wiem dokładnie dlaczego. No, no trochę jakby nie wiem, wiesz. Parę lat temu na pewno bym się zgodził. W tej chwili e, o, ostatnio e, widzę coraz częściej, że, że są faktycznie firmy, w których ludzie nawet w Polsce siedzą po 5-8 lat i są zadowoleni, i są zadowoleni i z hajsu, e, i z technologii, i ze wszystkiego. Więc, e, więc mam, mam nadzieję, że będziemy iść w tą stronę powolutku. No ja tak samo. I na pewno jeszcze bym miał takie pytanie, bo zawsze mi się to wydawało ciekawe, właśnie jaki będzie projekt, w którym będę pracował, i czy to będzie bardziej utrzymanie aplikacji, czy rozwijanie jakiejś nowej technologii, jakiejś nowej aplikacji. E, Okej, okay. a jaki? a jakiej? Od razu, od razu mi powiedz, bo to też będzie dla mnie ciekawe, jakiej odpowiedzi byś się tutaj spodziewał? To znaczy, która odpowiedź bardziej by Cię interesowała? Słuchaj. No myślę, że utrzymanie aplikacji jest dobre, ale nie na początek ja bym bardziej chciał rozwijać jakąś aplikację, ewentualnie dojść w jakimś momencie, gdzie ona jest ciągle tworzona, ale nie na etapie utrzymania takiej aplikacji, bo wydaje mi się to, no wiadomo, że tu można się nauczyć szukania błędów, naprawdę w fajny sposób potem to też pomaga pisać te aplikacje, ale mimo wszystko uważam, że takie pierwsze zetknięcie z tą pracą zawodową, z tym, powinna być od strony tego właśnie pisania tego kodu i właśnie w zespole, który by Cię w tym wspomagał i uczył dobrych praktyk. Eee, Okej. Okay. Okej. Okay. To z mojej perspektywy troszeczkę to wygląda tak, że kiedy tworzymy nowe aplikacje, szczególnie jeżeli to są aplikacje dla, dla naszego klienta, bo pytanie super, pytanie super na pewno. Natomiast, właśnie jeśli chodzi o oczekiwaną odpowiedź, to. Branie udziału w projekcie, który jest pisany od nowa, bardzo często troszkę wypacza to spojrzenie na to, jak, jak ten dobry soft powinien wyglądać. Bo nie ma co, co ukrywać, jesteśmy tutaj bardzo często tak między młotem a kowadłem, bo z jednej strony wiemy, że mamy deadline do, do zrealizowania i musimy naszą aplikację wypuścić w konkretnym momencie, a z drugiej strony chcielibyśmy ją napisać jak najlepiej i tak, żeby potem też ją rozwijać w taki bardziej spokojny, i przyjemny sposób, tak żeby nie, 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 nie chcieć nią rzygać po prostu zaraz, zaraz po wejściu na produkcję. Um, dlatego przy, przy, no, przy pisaniu nowych aplikacji bardzo... Często niestety jest tak, że idzie się na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o decyzje e, związane z architekturą, decyzje związane z dobrym, e, czystym kodem, e, i, i zawsze m, myślę, że właśnie dobre zespoły, dob dobrzy liderzy też e, starają się gdzieś tam zachować balans pomiędzy tym, jak zły realnie kod piszemy, e, i, a, a tym, jakie to będzie miało konsekwencje później. Um, bo na pewno, na pewno poznanie takiego całego procesu od samego początku. To jest to jest super sprawa um, i, i, i warto, warto w, takich, w, takich, w takich procesach też brać udział. Natomiast ja powiem Ci szczerze, że kiedyś też miałem wielkie parcie na to, żeby, żeby brać udział w nowych, nowych projektach. Nie zawsze, nie zawsze mi to było dane, bo bardzo często właśnie brałem, byłem brany gdzieś tam do utrzymania i też w jakiś tam sposób się odnajdywałem w tym, w tym utrzymaniu, I, i kiedyś w końcu zrozumiałem to, dlaczego ja się odnajduję też w tym, w tym utrzymaniu. Nie wiem, czy kojarzysz jest coś takiego, jak test Galupa. Czyli jest, jest coś takiego, jak test Strand Finder. To jest taki test psychologiczny, który pokazuje Twoje mocne strony. I, I na podstawie iluś tam pytań, on jest płatny, ale są też jakieś tam bezpłatne wersje, powiedzmy, alternatywne. I to jest test, który właśnie pokazuje Ci Twoje mocne strony. W czym jesteś mocny, tak pod kątem Twojego charakteru? I ja byłem w szoku, realnie, jak w końcu się skusiłem na to, żeby przejść taki test, bo tam właśnie było konkretnie wytłumaczone. Pomimo tego, że nigdzie nie to nie jest test dla programistów, to nie, ja nigdzie nie pisałem tam, że jestem programistą, ale realnie z moich tych mocnych stron wyszło, że ja y, dobrze się czuję w tym, że znajduję błędy, że potrafię je naprawić y, i że też czerpię jakąś tam satysfakcję z tego, że y, często te y, w ogóle te utrzymaniowe projekty są też trochę bliżej klienta. Bo jest wtedy więcej czasu na to, żeby sobie z tym klientem porozmawiać. On ma już takie realne problemy na realnej aplikacji, a nie jakiejś tam wyimaginowanej, którą dopiero zobaczy za rok. Więc to też, to też jest fajna nauka i to też fajnie jakby doświadczyć jednego, jednego i drugiego. Także podejście do, do tego, że zaczynamy od samego początku, bo chcemy zobaczyć, jak się dobry, dobry soft tworzy. No to to mogą być takie, wiesz, to mogą być takie zł złudne nadzieje, że zobaczysz faktycznie, jak dobry soft powstaje na, na, na podstawie nowego projektu, bo, no, no bo on, on może być dobry. Jeżeli decyzje na samym początku są dobre, no to nawet jeżeli gdzieś tam zaciągniemy ten tak zwany dług technologiczny, e, no to będziemy w stanie z niego, z niego wyjść e, w, w dobrze zarządzanym projekcie. A, a, a są takie, które faktycznie są tworzone. Bardzo szybko i w bardzo zły sposób, i się okazuje, że fakt, one ujrzą światło dzienne, pójdą na produkcję, ale potem wszyscy programiści, programiści uciekną z utrzymania, bo nie będą, bo będą wiedzieli, co tam się właściwie wyprawia, nie? No właśnie, tutaj byłem też ciekaw, jak to wygląda według ciebie, bo ja zawsze myślałem, że na utrzymaniu powinien się znaleźć człowiek, który już ma jakieś doświadczenie w programowaniu, jeśli chodzi o takie komercyjne, i dlatego ja właśnie tak. Zawsze myślałem o tej stronie tworzenia tej aplikacji. Wiesz, jakby nie do końca, właśnie, bo też jak pójdziesz jako junior, no to będzie to wyglądało tak, że w wielu przypadkach znaczy na pewno będziesz też tworzył jakieś nowe, nowe funkcjonalności, ale wchodząc do jakiegoś tam toczącego się projektu, który już ma jakiś, jakiś zarys funkcjonalności, twoimi pierwszymi zadaniami prawdopodobnie będą takie zadania typu, ej, masz taką funkcjonalność, a musisz mieć bardzo podobną, tylko z innymi danymi. Nie? Typu jakieś krudy stworzyć. Więc w wielu przypadkach to będzie gdzieś tam kopiuj-wklej albo bardzo mocne sugerowanie się kodem, który już powstał, tak, żebyś naklepał go w bardzo podobny sposób, jak zrobili to jacyś seniorzy, żeby było potem mniej przepisywania. Natomiast w utrzymaniu e, realnie cały ten kot już masz. I w wielu przypadkach albo dodajesz właśnie funkcjonalności, i w większości będziesz bazować, nie wiem, biznes będzie chciał jakiś kolejny raport, albo kolejną zakładkę z raportami, a już ma jakieś raporty, więc wiadomo, że będziesz bazować mniej więcej na tym samym i będziesz poznawać właśnie architekturę już systemu, który, który, który jest stworzony i który działa sobie od jakiegoś czasu. Wiadomo, że to mogą być też gorsze, czy lepsze projekty, jak, jak wszystkie. Także tutaj nie ma. Nie ma specjalnej zależności, natomiast, natomiast to może być realnie też prostsze wejście w taki, w taki projekt utrzymaniowy, no bo właśnie jest mniej. Miejsc, w którym mógłbyś coś realnie zepsuć. No bo to jest, to jest już maszyna, która działa, e, i, i po prostu musisz albo część jakiejś tam mniejszej funkcjonalności naprawić, albo po prostu spokojnie dodawać kolejne funkcjonalności, bazując już na tym, co jest, ale nie ma już tego takiego pośpiechu. Nie ma już tak twardych deadlineów, że po prostu musisz to zrobić, bo inaczej wiesz, nie zdążymy nie zdążymy z, produ z produktem e, odpowiednio wejść na rynek. Więc y, to, to może być to może być wbrew pozorom. Też, też dosyć ciekawe doświadczenie nawet na samym początku. No trochę zmieniłeś moje zdanie, bo rzeczywiście też mamy dostęp do tego kodu, który teoretycznie powinien być napisany dobrze, chociaż też zgaduję, że na utrzymaniu możemy mieć dostęp do kodu, który jest napisany też nie najlepiej. Bardzo dobrze, ale to też bardzo szybko, tak, do, dokładnie, tylko to też dosyć szybko się zorientujesz, nie? Jeżeli nagle dostajesz prostą funkcjonalność, która powinna być naprawdę prosta, a, a, a musisz siedzieć nad tym tydzień, bo musisz zmienić to, to, tamto, dodać tutaj serwis, tam jakieś coś, tu jakieś elementy. I nagle się okazuje, że żeby zrobić prosty widok dodatkowy, no to musisz, wiesz, siedzieć nad tym i się zastanawiać, w którym miejscu to dodać, no to już będziesz wiedział, że o, tutaj gdzieś jakiś błąd został popełniony. Natomiast jeśli się okaże, że masz prostą funkcjonalność i tą prostą funkcjonalność dodajesz w ciągu dnia czy, czy dwóch dni, no to wiadomo, że gdzieś tam jest to w miarę w, miarę w porządku napisane. Prawda. A o co jeszcze warto pytać, może tak powiem? Bo ja takie trzy pytania, które mi się właśnie zawsze wydawały value, niosły ze sobą, a tak więcej pomysłów nie miałem. Bo jakieś owocowe czwartki czy tak dalej, to zwykle mi nie przyszło pytać, bo to się tak naprawdę zobaczy. Tak, no jakby ja też się tym specjalnie, znaczy, no może, może nie, nie powinienem tutaj aż tak bardzo o sobie mówić, bo, no bo ja też na, na inne troszeczkę rzeczy patrzę prawdopodobnie, ale na samym początku, tak jak, tak jak powiedziałeś, to. Jakie są możliwości rozwoju i jak dokładnie wygląda ścieżka rozwoju, to jest super ważne pytanie. Um, dobrze jest się zapytać, szczególnie właśnie na rozmowie rekruta, na rozmowie technicznej, czy osoba, z którą rozmawiasz, będzie realnie w Twoim projekcie, e, bo e, i, i czy w razie czego jest szansa, na, jeżeli to nie jest osoba z Twojego projektu przyszłego, e, czy jest opcja, żeby się spotkać z taką osobą, która w tym projekcie siedzi? Bo bardzo często, e, szczególnie w większych firmach, jakichś konsultingowych, jest tak, że jest zespół rekruterów technicznych i oni ładują, wiesz, ładują rekrutację pod wszelkie projekty. E, a fajnie jest porozmawiać właśnie z taką osobą, która realnie jest w tym projekcie, żeby zobaczyć też, czy, czy jest jakaś tam chemia pomiędzy wami. E, bo no, to dla mnie też jest zawsze super ważne i o tym zawsze będę mówił. Jeżeli, jeżeli zapali się Tobie jakaś chociażby żółta lampka e, w czasie rozmowy, Zobaczysz, że nie wiem, przyszedł gość, który jest po prostu zmęczony i właściwie ma w nosie to, czy, czy ty będziesz z nim rozmawiał, czy nie, czy odpowiesz na te pytania, czy nie, czy on jest otwarty wobec ciebie, no to jeżeli gdzieś tam się znajdą takie sygnały, to ja w ogóle bym się w to nie pchał, bo prawdopodobnie on może być albo przemęczony ze względu na. Nad na nadgodziny, które musiał wziąć, bo, bo projekt już jest w, w takiej dupie, że, że wszyscy muszą siedzieć po, po, po nocach i w weekendy. Um, albo, albo po prostu sama, um, sama atmosfera w zespole może też nie być najlepsza. Więc um, gość już prawdopodobnie jedną nogą w ogóle jest w innej firmie. Um, dlatego, dlatego warto, warto na, takie, na takie rzeczy spoglądać. Um, Myślę, że też warto, ale to już musisz sam sobie e, odpowiedzieć na, na ewentualne pytania, e, właśnie i, i się zapytać, jak częste są, właśnie no, na pewno, jaka, jaka forma będzie e, pracy czy to będzie w pełni zdalna, hybrydowa, czy, czy, czy gdzieś tam cały czas w biurze. E, no i e, jak. E, jak bardzo międzynarodowy jest, jest ten projekt. To znaczy, czy w zespole są sami Polacy, czy, czy są też osoby z innych, z innych krajów? Jak częste są potem delegacje, gdzieś tam wyjazdy? No bo to też dla Ciebie bardzo możliwe, że będzie ważne. Czy dla Ciebie to jest ok, że na przykład co miesiąc będziesz gdzieś tam wyjeżdżał na, na kilka dni? Czy wolałbyś jednak, jednak siedzieć w domu i, i, i na spokojnie sobie, sobie kodować. Więc ta, na takie rzeczy, warto, warto też zwrócić uwagę, żeby. Bo tak jak powiedziałeś, te benefity to jest tam. W jednej firmie są, w innej nie ma, a w jeszcze trzeciej jeszcze nie ma, a zaraz będą. E, więc więc to, to, nie jest, to nie jest specjalny problem, ale to w jaki sposób też podchodzą właśnie do tego pracownika. E, czy jeżeli będziesz miał pracę zdalną, to w jaki sposób e, na przykład możesz e, liczyć na to, że pomogą Ci mm, w. Konfiguracji twojego stanowiska pracy, tak? Jeżeli jesteś na zdalnej, czy po prostu dostaniesz komputera, a o resztę musisz się martwić sam, czy organizują ci jakieś większe ilości, tam jakieś monitory, myszki, klawiatury, to potrafi być ważne też, no bo no to, to też kosztuje, nie? I, i, i to, też, um, to też jest kwestią komfortu twojego, twojej pracy. Um, i myślę, myślę, że głównie tak naprawdę skupiłbym się w przypadku osób, które startują na juniora, jakie są faktycznie te możliwości rozwoju firmy. Czy są szkolenia wewnętrzne, czy są dofinansowywane szkolenia zewnętrzne, czy można zdawać jakieś certyfikaty i czy to firma będzie finansować i tego typu rzeczy. Warto, warto wiedzieć już na samym początku, czy są jakieś budżety w ogóle szkoleniowe. No, ja jeśli chodzi o te właśnie takie rzeczy technologiczne, tak, to o tym właśnie nie myślałem. No i myślę, że to będzie też dobre pytanie. Okej, okay, no, no i super. Ja bym więcej pytań myślę nie miał. Dla mnie to już jest otwarta księga. Dobra, dobra. No to cóż, no to ja mogę tylko powiedzieć, że oczywiście zaraz albo, albo w najbliższych dniach dostaniesz ode mnie certyfikat ukończenia programu. Bardzo Ci gratuluję. Mam nadzieję, bo, bo też nie, nie ma co ukrywać, jesteś teraz też. Częściowo bierzesz, bierzesz udział w projekcie grupowym. Też mam nadzieję, że, że ten projekt grupowy Tobie przyniesie sporo doświadczenia i, i sporo zabawy, też przede wszystkim. I, i, i zobaczysz, w jaki, jaki sposób gdzieś tam pracuje się w tym zespole, a nie tylko, tylko samodzielnie. No i mam nadzieję, że tak jak już wspominałem, że już niedługo wrócisz do mnie z dobrymi wieściami, bo naprawdę, naprawdę uważam, że jesteś fajnie przygotowany. I życzę Ci zdecydowanie jak najlepiej. I dziękuję bardzo. Też mam taką nadzieję. A jeśli chodzi o sam kurs, to na pewno każdemu polecę. Dziękuję bardzo. No, i tym pięknym akcentem tak naprawdę możemy, <grym> możemy zakończyć. Dzięki wielkie i do zobaczenia wszystkim.